Chłop mi zwariował i zakupił 10 kg mandarynek w Hiszpanii, a i nawet dostał jemiołkę w gratisie, więc udekorowałam naszego ciężarowego kampera i pojechaliśmy na załadunek. Ładowaliśmy z okolic Saragosy do Starachowic, ale przed tym pierwsza pauza dziewiątka. No i to nawet dwie, ale ja bardziej o tej pierwszej. Totalnie spontanicznie ostatnia zmiana przed pauzą, okolice nim. Tuptuś, jest tam jakiś parking blisko centrum? No jest. No to szykuj się na zwiedzanie. Ale zanim wyszliśmy, to nie ma także o suchym pysku, więc na śniadanko pancake'i z jogurtu pistacjowego z całymi truskawkami w środku i kremem pistacjowym. Pychotka. Piździło niemiłosiernie mrozem i mimo słoneczka ubraliśmy się cieplutko i wyruszyliśmy w miasto. Nim leży w regionie Oksytania, tuż obok Prowansji, niedaleko Avignon i Arles, które swoją drogą w zeszłym roku, również w styczniu, zwiedzaliśmy. Przed wiekami Nim było ważną kolonią rzymską, leżącą na trasie Via Domitia z Włoch do Hiszpanii. Czas rozkwitu miasta przypadł na drugi wiek naszej ery. W tamtym okresie posiadało wszystkie ważne rzymskie zabudowania, cechujące miasta o większym znaczeniu. Niestety niewiele z nich zachowało się do dzisiaj. Można jednak podziwiać kilka antycznych obiektów, a także korzystać z typowo prowansalskich uroków okolicy. A zastanawiałaś się, dlaczego na większości jeansów różnych marek widnieje napis denim? Otóż materiał na pierwsze dżinsy miał pochodzić właśnie z nim. Był tu wcześniej wykorzystywany do produkcji żagli. Francuski zapis zwrotu z nim to denimes, ale w tym języku nie wymawia się końcówek i w takim wypadku słyszymy denim, co zapisano właśnie jako denim. W herbie nim widnieje krokodyl przywiązany do palmy. To pamiątka po zwycięstwie floty Oktawiana Augusta nad Kleopatrą. Rzeźby krokodyla można spotkać w wielu miejscach, na przykład w jednej z fontan lub ciasteczek, które udało nam się tutaj zakupić. Dodam jeszcze, że to takie słone ciasteczka, chyba z wieprzowiną i niektóre były z rybą. Jednym z najważniejszych śladów obecności Imperium Rzymskiego na terenach dzisiejszej Francji jest amfiteatr w mieście Nim, na którym przez dekady odbywały się na nim owiane złą sławą walki gladiatorów. A w tej chwili z równie tą samą sławą odbywają się tutaj walki byków. Przed areną stoi pomnik Christiana, pseudonim Nimeno II, który występował na arenie i doznał na niej poważnego uszczerbku na zdrowiu po tym, jak byk wyrzucił go w powietrze, niefortunnie upadł i doznał paraliżu. Po całym przyjemnym zwiedzaniu miasteczka i zrobieniu 13 km piechotką, nawet nie wiem kiedy, udało nam się jeszcze wyrobić ze zrobieniem obiadu. Tym razem schab w sosie pieczeniowym z kapustką zasmażaną z grzybkami i ziemniaki i ruszyliśmy dalej w kierunku Starachowic. Pa!